dobry, witam Państwa, nazywam się Jarosław Wędrzyński, jestem kierownikiem platformy Wierchnicy LOTOS Petro Baltic. Znajdujemy się w szybie wiertniczym platformy wiertniczej LOTOS Petro Baltic. W tej chwili trwa operacja skręcania przewodu wiertniczego. Jest to podstawowa operacja przeprowadzana przed każdą operacją wiertniczą. Szykujemy zestaw przewodu do wiertnika. Feeder jest podstawowym narzędziem służącym do wiercenia otworu. No, bez tego sam przewód wiertniczy, który tutaj widzimy, nie będzie działał. Oprócz samego głębienia otworu, przez ten feeder wiertniczy przekazywana jest puszka wiertnicza, która za główne zadanie ma wynoszenie uropu z dna otworu, oczyszczanie otworu i również chłodzenie samego świta. Jakbyśmy mieli okazję wcześniej pracować na pozostałych platformach LOTOS Petro Baltiku i na Petro Baltiku właściwym i na Baltic Becie, ta platforma posiada większe możliwości techniczne niż te dwie pozostałe. Mamy tutaj kilka złóż na wodach powyżej 90 metrów, dlatego ta platforma została kupiona. Tamte nie mogły na tego typu wody wchodzić. Do tej pory platformy przez nas posiadane to były platformy slotowe. W kadłubie był wykrój, wieża poruszała się tylko w tym zakresie. Z tej platformy możemy wiercić około 20 otworów z jednej lokalizacji. Ma to kapitalne znaczenie przy zagospodarowaniu złóż. Po prostu z jednej lokalizacji wierci się jeden otwór pionowy, reszta to są otwory kierunkowe. Maksymalny zasięg, maksymalna długość otworu wierczona z tej platformy to jest 9 km. Także naprawdę te odejścia mogą być duże.